Damian Nikowski na meczu charytatywnym Fundacji Cancer Fighters. Umiejętności piłkarskie bardzo dobre, widzę. Nie, no gdzie? No ale wiadomo, jak każdy za dzieciaka gdzieś tam grał w tą nogę, no to gdzieś tam się biega. Ale jak ktoś, kiedyś trener mój wspominał, jak nie umiesz grać, to przynajmniej biegaj, nie? Okej, okay, a nie kusiło cię, żeby któregoś tu właśnie sprowadzić do parteru? No nie, no po co, no gramy na jakichś tam zasadach, wiadomo, że jakieś tam drobne faule, no to sędzia jest przymruża na to oko, ale no nie, no bo to mamy się bawić, tak, a szkoda, że nawet zabawą, jakbyśmy tam coś robili, to można zrobić sobie kontuzję, nie? Okej, okay, myślisz, że właśnie takie mecze, poza tym, że są charytatywne, pomagają, to jednocześnie jednoczą środowisko MMA, bo jest tu naprawdę cała śmietanka polskiego MMA. No i nie tylko MMA, no bo tutaj z różnych dziedzin są, ale to fajnie właśnie, fajnie, że możemy się przyjechać, spotkać, tak jakby właśnie zaprzyjaźnić, nawet lepiej z innymi osobami, a co najważniejsze, gramy wszyscy w szczytnym celu, nie? Twoje pojedynki, właśnie odnośnie twojej kariery, twoje pojedynki wyglądają tak, że takie masz nawyki z zapasów, że przez 5 minut masz taki naprawdę duży ogień i czy jakoś pracujesz, żeby być może na 15 minut ten ogień rozłożyć lub jakoś inaczej? Spokojnie, pracuję na tym. Czas leci, a ja pracuję, no może w tak. W jaki sposób właśnie pracujesz nad tym, żeby to zmienić? Ciężko to powiedzieć, no widocznie mam też taką budowę ciała, tak się może z takim czymś urodziłem, że nie jestem jakimś takim długodystansowcem, no bazuję na sile, na dynamice, no ale co można robić? A biegać, cały czas biegać, no pewnie tak się robi to cardio, a przede wszystkim na pewno doświadczenie i w ogóle też spędzone minuty w klatce. Oglądałeś walkę Michała Materli ze Scottem Askamem? Oglądałem. Zaskoczyła cię? Przebieg? I tak i nie. Bardzo podobała mi się Michała postawa walki, jak bronił to, co wcześniej został zakotowany, kopnięcia na wątrobę. No ale Askam też, mówię, rozwija skrzydła, jest bardzo niewygodny, jest długi, jest tak jakby poza naszym dystansem. No ciężko będzie z nim zwyciężyć, no ale dobrze, no. On jest tak jakby teraz najlepszy, a my wszyscy, którzy jesteśmy za nim, będziemy robić wszystko, żeby go gonić i kiedyś z nim wygrać. A jak myślisz, kto by mógł odebrać mu pas, bo Michał Materla powiedział, że właśnie twój były rywal, Ilić. Ja wiem, chyba nie, no Ilić ma dobrą stójkę, ale już tak jakby zapaśniczo i grapplingowo nie jest na tyle dobry. No, to? Będziemy się z Michałem starać deptać po piętach. No. A kiedy twój powrót? 14 września 14 w Londynie. A ostatnio właśnie ty jako taki charakterny człowiek, sytuacja z Mamedem, byłeś zaskoczony w ogóle takim czymś? Znaczy, przede wszystkim nie jest to fajne, że rozmuchują to media i robią z takich rzeczy wielką aferę. Zawsze jest w ogóle czas takiego jakby, powinien być czas spokoju, czyli do 48 godzin, żeby coś się wyjaśniło, żeby były postawione zarzuty, żeby były podtrzymane. A to jest niefajne, że nagle w takim naszym środowisku tutaj polskim tych wszystkich czasopism, gazet i portali społecznościowych, że kogoś zamkną, to od razu robią z tego wielkie halo. Trzeba poczekać na rozwój sytuacji. Widzicie, na drugi dzień Mamed wyszedł, został oczyszczony z zarzutów i co teraz te wszystkie media i ci ludzie, którzy pisali o nim źle i tak naprawdę co głupio im teraz. A poszło świat znowu, że zawodnik MMA jest bandytą. No mówię, no nie, niepotrzebnie takie rzeczy robią. Tak się nie powinno w ogóle robić. Myśli właśnie, że te służby robią po to takie zatrzymania, oczywiście, głośne, że tak, żeby PR to, swój... Oczywiście, że tak. Oni mają z tego PR, nagrywają filmy, ludzie to oglądają. Ktoś, kto nie wie, to udostępnia i powstają plotki, nie? Ale to jest głupie akurat. Okej, Damian, więcej nie męczę, dziękuję. Dziękuję.